Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. 6 osób, w tym były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska, zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczy zaniżania wyceny spółki Ciech, jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego. Do prywatyzacji Ciechu doszło w 2014 roku. Przeszło 51% akcji trafiło do spółki należącej do Jana Kulczyka. Okoliczności przejęcia państwowego giganta od dawna budziły wątpliwości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi wrocławska CBA pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. Sprawa dotyczy zaniżenia wyceny spółki Ciech S.A. Nasi funkcjonariusze, prowadząc to śledztwo, ustalili, że straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 100 milionów złotych. Za taki czyn kara może sięgać nawet 10 lat więzienia. Łącznie w Warszawie, Łodzi i Krakowie zatrzymanych zostało 6 osób. Agenci z wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, w tym byłego wiceministra Skarbu Państwa, dyrektora i radcę z tego ministerstwa. Ponadto zatrzymaliśmy 2 ekspertów finansowych. W latach 2012-2014 Paweł T., były wiceminister skarbu w rządzie Donalda Tuska, nadzorował prywatyzację Ciechu. To sygnał, nikomu nie dajemy taryfy ulgowej, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Z jednej strony informacja dobra, w sensie takim, że no państwo działa i to zdecydowanie. Natomiast smutna, jeżeli pojawiają się urzędnicy, którzy i politycy, którzy działali w rządzie Platformy Obywatelskiej. Smutna w tym znaczeniu, że prawdą by było to, że przecinał się świat biznesmenów i świat polityków za czasów rządów Donalda Tuska. Prywatyzacja Ciechu to jeden z wątków, jaki pojawił się w trakcie afery taśmowej. O sprawie rozmawiali biznesmen Jan Kulczyk i szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Zielone światło w całej sprawie miał dać były premier Donald Tusk. Rozmawiałem z Włodkiem Karpińskim i on mówi, sam byłem ciekaw reakcji, bo Donald tu dał mi zieloną rękę, ale mówi, no zobaczymy jak to pójdzie, więc... Znaczy, że dał zielone światło. Tak, on dał zielone światło, a jednocześnie mówił, bierzesz to na własną odpowiedzialność, jak to Donald. Obecnie spółka Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Plasuje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Prokuratura na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zajmie się sprawą umów na budowę autostrady A2. To rząd PO-PSL zawarł kontrowersyjne umowy z firmą założoną przez Jana Kulczyka. Śledczy mają wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na 40 lat. Autostrada A2 jest jedną z najdroższych w Europie. Każdy kilometr odcinka z Nowego Tomyśla do Konina kosztuje aż 40 groszy. Tak, każdego zjadacza chleba, również dla mnie te ceny w Polsce są za wysokie, zwłaszcza na prywatnych odcinkach autostrad. Tutaj mam na myśli Nowy Tomyśl, Konin. Mówi Walenty Dudziak ze Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej. Od Konina do Nowego Tomyśla biegnie blisko 150-kilometrowy odcinek autostrady A2. Kierowcy za korzystanie z autostrady płacą mniej więcej co 50 kilometrów. Od stycznia cena każdego z odcinków wzrosła o złotówkę. Tak więc kierowcy, którzy przejadą cały 150-kilometrowy odcinek autostrady A2, płacą o 3 zł więcej. Nie 57, tak jak było dotychczas, a 60. Stawki opłat, które egzekwowane są na autostradzie koncesyjnej między Nowym Tomyślem a Koninem, są odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady zimowego, letniego, ciężkiego, czyli tak zwanych remontów. Kwot, które musimy odkładać zgodnie z umową koncesyjną na inwestycje. Tłumaczy rzecznik Autostrady Wielkopolskiej Zofia Kwiatkowska. Wysokie koszty utrzymania autostrady mają wynikać też ze spłat kredytów zaciągniętych na budowę. Poprzednia podwyżka cen miała miejsce w marcu ubiegłego roku. Okazuje się, że odcinek z Nowego Tomyśla do Konina jest droższy niż autostrady we Włoszech, Francji czy Hiszpanii. Dodatkowo statystyczny Polak za swoją miesięczną pensję przejedzie autostradą 2,5 razy mniej niż statystyczny Francuz. My żeśmy tak wylali kiedyś przed laty dziecko z kąpielą przez wprowadzenie winiet, zaniechanie tego tematu. A to jest sprawdzony temat, który w Europie funkcjonował i funkcjonuje nadal. Na nieograniczone podwyższanie opłat za autostradę A2 pozwala przyznana spółce koncesja. Rząd PO-PSL wydał ją aż na 40 lat. Teraz sprawę zbada prokuratura. Pieniądze kierowców płyną do prywatnej spółki, a rząd nie jest w stanie powstrzymać kolejnych podwyżek opłat za przejazd, mówił w rozmowie z Radiem Maryja minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Obecne władze mają w tej sytuacji związane ręce. Chcielibyśmy mieć narzędzia, dzięki którym mielibyśmy wpływ na kształtowanie tych opłat. Niestety Donald Tusk, ówczesnym ministrem infrastruktury, w 2009 roku, podpisując umowę koncesyjną na autostradę A2, to niestety wpisał do umowy takie, a nie inne warunki i skutkiem tego jest to, że do 2037 roku koncesjonariusz będzie wpływał ceny, tak jak to uznaje za stosowne. W umowie koncesyjnej nie zawarto mechanizmów, które pozwalałyby wprost rządowi Rzeczypospolitej pływać na ceny, które kształtuje koncesjonariusz. Dlatego też w tym przypadku nasze możliwości są praktycznie żadne. Śledztwo dotyczy m.in. budowy i zarządzania odcinkiem autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Prokuratura ma zbadać, czy doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez państwowych urzędników, na skutek czego narażone zostały interesy Skarbu Państwa i Polaków. Resort środowiska kontynuuje konsultacje w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego. Nie wiemy, kiedy Sejm ponownie zajmie się ustawą. Gdy w grę wchodzą sprzeczne interesy kilku grup, kompromis nie jest łatwy. Z jednej strony mamy ekologów, z drugiej strony mamy rolników, mamy myśliwych i trzeba było te trzy grupy pogodzić. I ta ustawa jest kompromisem. I właśnie ze względu na potrzebę kolejnych konsultacji drugie czytanie noweli prawa łowieckiego zostało zdjęte z porządku obrad. Z każdej strony są jeszcze uwagi. Konsultacje otwieramy jeszcze raz, to znaczy, że poprawki pewnie jeszcze tam będą jakieś, ale już na pewno nieznaczące. Wcześniej poprawki rekomendowane przez resort środowiska przyjęły sejmowe komisje. Zwiększyć ma się nadzór ministerstwa nad Polskim Związkiem Łowieckim. Powołanie Łowczego Krajowego poprzedzi jednak dialog. To efekt rozmów myśliwych z szefem resortu Henrykiem Kowalczykiem. Wiemy, że ta osoba w postaci kandydata na Łowczego Krajowego będzie konsultowana z Naczelną Radą Łowiecką, czyli Naczelna Rada będzie typowała 3 osoby, a minister sobie Łowczego Krajowego, przewodniczącego Zarządu Głównego, sam wybierze. To jednak nie jedyna zmiana, która czeka myśliwych. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, iż we władzach i organach kół łowieckich, zarządów okręgowych, Naczelnej Rady Łowieckiej nie będą mogły być osoby, które były współpracownikami Służb Bezpieczeństwa Państwa. Wcześniejsze przepisy budziły sprzeciw opozycji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Trudno zgodzić się z tym, że myśliwi powinni być w jakikolwiek sposób uprzywilejowani, że mają prawo przejścia czy polowania na terenach prywatnych albo przejścia przez czyjąś działkę. Jednak jak wielokrotnie podkreślał były minister środowiska profesor Jan Szyszko, to polskiemu łowiectwu i leśnictwu zawdzięczamy odtworzenie populacji żubra, bobra czy łosia. Myśliwi będą grupą uprzywilejowaną, ale tylko na wypadek walki z ASF. Jeżeli sprawa dotyczy jakiejś choroby, jak w tej chwili wirusa ASF, to wtedy ta sprawa wyłączenia nie działa. To znaczy, że wtedy, jeżeli chodzi o sprawę na przykład ASF-u, wtedy myśliwi mogą wchodzić na grunt i robić odstrzał sanitarny. W innych przypadkach prywatni właściciele mogą wyłączyć swoje grunty z obwodów łowieckich. Resort środowiska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie ustawy. Nie ulega też presji ze strony tzw. organizacji ekologicznych. Koledzy mówią, żeby zachować odległość 500 metrów od zabudowań, jeśli chodzi o polowania. No to znaczy wykluczylibyśmy całe obszary, no to dla rolników jest to nie do przyjęcia. Dlatego dodatkowe konsultacje wcale nie oznaczają wielkich zmian. Moim zdaniem już kształt tej ustawy jest w miarę kompromisowy i nie spodziewam się jakichś wielkich zmian. Wciąż nie wiemy, kiedy posłowie powrócą do prac nad nowelą prawa łowieckiego. Jak wynika ze wstępnego porządku obrad, nie dojdzie do tego na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wszystko wskazuje na to, że 1 marca odbędą się nominacje generalskie. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie pomiędzy Kancelarią Prezydenta a kierownictwem resortu obrony. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego spodziewa się, że już wkrótce Ministerstwo Obrony Narodowej, na czele którego stanął minister Mariusz Błaszczak, przedstawi propozycje nominacji generalskich. Niewykluczone, że odbędą się one 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trwa na ten temat rozmowa i ustalenia między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej i panem prezydentem. Jeśli wszystkie przepisy, procedury będą wypełnione, to taka możliwość istnieje. Wcześniej resort obrony, na czele którego stał Antoni Macierewicz, wycofał wnioski o awanse generalskie, argumentując to troską o dobro sił zbrojnych. Nominacje mają bowiem kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających naszą armię, podkreślał ówczesny szef resortu obrony.
handel ludźmi, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, posiadanie broni palnej. Przepraszam, handel ludźmi, czerpanie korzyści z cudzego nierządu, posiadanie broni palnej i narkotyków to tylko niektóre zarzuty, jakie usłyszeli podejrzani zatrzymani przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Grupa przestępcza była rozpracowywana od 2015 roku. Działała na terenie województwa dolnośląskiego. Przestępcy zajmowali się handlem ludźmi, nakłanianiem, ułatwianiem i zmuszaniem do prostytucji oraz czerpali z nierządu korzyści majątkowe. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że dwie osoby uczyniły sobie z tego stałe źródło dochodu. Według ustaleń śledczych liderzy grupy z przestępczego procederu mogli zarobić nawet 1 000 000 zł. Śledczy ustalili, że w przestępczy proceder może być zamieszanych 8 osób, w tym 5 mężczyzn i 3 kobiety. Podczas akcji, w której brało udział kilkudziesięciu policjantów, zatrzymano podejrzane osoby. W trakcie przeszukań mieszkań, domów i innych obiektów użytkowanych przez zatrzymanych, policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. broń palną, paralizator, kij bejsbolowy i marihuanę. Ponadto zabezpieczono także mienie o wartości około 160 tysięcy złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Policja dysponuje już terminalami płatniczymi. Oznacza to, że za mandat możemy zapłacić już na miejscu przy użyciu karty. To dobre rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którzy o mandatach zapominają. Wszyscy kierowcy bezwzględnie powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jeśli już jednak popełnią wykroczenie, są narażeni na mandat. Tu kwoty są różne, dlatego i formy płatności powinny być zróżnicowane. Naprzeciw kierowcom w tym wypadku wychodzi policja. Kierowcy będą mogli bowiem opłacić mandat tuż po jego wystawieniu kartą płatniczą, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, podinspektor Wioletta Dąbrowska. To też jest duża szansa i duże ułatwienie dla tych osób, które czasami zapominają o pewnych płatnościach. Nie będą musiały pamiętać, że trzeba wbić ten numer konta i przelać te pieniądze, tylko będą mogły zrobić to na miejscu. Do tego jest to oczywiście bezpłatnie. To także ułatwienie dla osób, które nie mieszkają na stałe w Polsce, dodaje podinspektor Wioletta Dąbrowska. Też będzie można zapłacić, a na przykład nie mają złotówek przy sobie, będzie można zapłacić na miejscu ten mandat. Policyjne statystyki mówią, że choć możliwość opłacenia mandatów przy użyciu karty wprowadzono dopiero pod koniec stycznia, już teraz kierowcy chętnie z tego sposobu korzystają. A co na to sami kierowcy? Kto ma kartę, to będzie wygodnie, bo od razu załatwi temat i będzie spokój. Nie będzie musiał rachunków nigdzie iść płacić ani nic. Na jedno dobrze, na drugie już nie, no bo nie każdy ma na koncie. I teraz czas na zagranicę. Premier Izraela oświadczył, że jego kraj zadał ciężkie ciosy siłom Iranu i Syrii. Atak był odpowiedzią na naruszenie izraelskiej przestrzeni powietrznej przez irańskiego drona. Benjamin Netanyahu od pewnego czasu ostrzega przed stopniowym umacnianiem irańskich sił militarnych w Syrii. Iran stara się wykorzystać terytorium Syrii, by zaatakować Izrael, by zrealizować cel, jakim jest zniszczenie Izraela. Dziś rano Iran bezczelnie pogwałcił suwerenność naszego kraju. Wysłali oni drona z terytorium Syrii do Izraela, co dowodzi, że nasze ostrzeżenia były w 100% prawdziwe. Izrael zestrzelił drona, a następnie zaatakował z powietrza terytorium Syrii. Wczoraj zadaliśmy ciężkie ciosy siłom irańskim i syryjskim. Jasno daliśmy wszystkim do zrozumienia, że nasze zasady działania nie zmieniły się ani o jotę. Będziemy zwalczać każdą próbę zaatakowania nas. Taka jest nasza polityka i taka pozostanie. Według prezydenta Iranu rozwiązania militarne czy interwencje zagraniczne nie rozwiążą problemów Bliskiego Wschodu. Jeśli jeden kraj sądzi, że poprzez zwiększenie terroryzmu lub wtrącanie się w sprawy innych krajów lub bombardowanie sąsiedzkich krajów może osiągnąć pożądane rezultaty, popełnia błąd. Jesteśmy przygotowani na bezpieczeństwo regionu bardziej niż wcześniej. Wzywamy wszystkie inne kraje do współpracy w tym zakresie. Seria nalotów była najpoważniejszym atakiem Izraela na terytorium Syrii od dziesięcioleci. Według obserwatorów w akcji zginęło co najmniej 6 syryjskich żołnierzy. Rosja pogrążona w żałobie po wczorajszej katastrofie samolotu pasażerskiego pod Moskwą. Nikt nie przeżył tej katastrofy. Na pokładzie maszyny znajdowało się 71 osób.
Maszyna AN-148 należała do saratowskich linii lotniczych. Samolot leciał ze stolicy Rosji do Orska na wschodzie kraju. Na pokładzie znajdowało się 65 pasażerów oraz 6 członków załogi. Ku naszemu wielkiemu smutkowi wszyscy ludzie na pokładzie są martwi. Ministerstwo Zdrowia przekazuje głębokie kondolencje krewnym i rodzinom ofiar. W tej chwili medycy i psychologowie z Orenburga pracują z krewnymi w Orsku. Według wstępnych ustaleń 4 minuty po starcie samolot runął na ziemię. Maszyna upadła około pół kilometra od zabudowań. Szczątki samolotu są rozrzucone w promieniu co najmniej 1 kilometra. Badający używają nowoczesnego sprzętu śledczego. Biorąc pod uwagę duże terytorium, używają dronów, aby uzyskać widok z powietrza. Obszar w promieniu 2 kilometrów od katastrofy odgrodzono. Na miejscu pracowało około 600 ratowników. Akcje utrudniały silne opady śniegu. Śledczy sprawdzą wszystkie możliwe przyczyny katastrofy lotniczej, w tym warunki pogodowe, czynnik ludzki, stan techniczny samolotu i inne możliwe warianty. W związku z katastrofą prezydent Putin przełożył zaplanowaną na poniedziałek wizytę w Soczi. W obwodzie orenburskim ogłoszono dzień żałoby. I w tym wydaniu to wszystko. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i na południowym zachodzie Europy na ogół pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami śniegu i deszczu. Na północnym zachodzie Europy dość silny wiatr. Najchłodniej w Moskwie minus 6 stopni, zaś najcieplej w Atenach 14 kresek na plusie. Dziś w całym kraju dużo chmur z okresowymi opadami śniegu na wschodzie. Niewielkie przejaśnienia jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach od 0 stopni w Białymstoku i Lublinie, 1-2 w centrum do maksymalnie 3 na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wzrośnie, a na barometrach około 1012 hektopaskali. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.